Witam Was, moi drodzy. Kolejny dzień, a dzisiaj bym musiał zająć się w końcu z tymi właśnie laptopami Lenovo, które były dostarczone do mnie w torbie. Nie bardzo wiem, kto je przyniósł, ale podejrzewam, że to będzie jakaś instytucja. I tak zauważyłem, że one stosunkowo nie są stare, te laptopy. Oparte na Ryzenach, na Windowsach 10. I te laptopy wymagają kompletnego resetu do ustawień fabrycznych. Przyczyn takiej decyzji nie znam. Muszę zapalić światło jeszcze, gdyż no pewnie jakaś przyczyna jest. Trzeba to zrobić, to zabieram się za to. Ale najpierw uruchom jeszcze światło. Na sobotę sobie zostawiłem bardzo fajny temat odnośnie wyciągnięcia podajnika ręcznego, bo go potrzebuję i myślę, że Wam to zgram z tej Minolty, a potrzebuję go do jednej firmy. Podajnik ręczny, nie wiem, czy jest to do stania, ale części mam w cholery, także mogę sobie na to pozwolić. Także dwa są identyczne, trzeci też był, ale tutaj jest martwy, całkowicie martwy. IdeaPad już jest stary, laptop naprawdę, ale on ma problem ze startem całkowicie. Nie uruchamia się nic, a nic. Poza tym, że komunikuje jakiś tutaj sygnał zasilania, by trzeba było rozkręcić, zobaczyć, co się z nim dzieje. Natomiast z doświadczenia wiem, że te laptopy, jeżeli się nie lubią uruchomić, to już z nimi zasilacz... No co? Jest ten zasilacz? Ten. Gdzie ja go wtykam? Z drugiej strony. Że tutaj generalnie w większości przypadków usterka jest gdzieś na płycie i marne szanse, żeby to jakoś w normalnych warunkach i kosztach zrobić. Obydwa te laptopy widzę, że nawet nie są dobrze, mocno zużyte. Stosunkowo musiały być niedawno zakupione. Jest to Lenovo V15 ADA. Takie oznaczenie w tym sprzęcie dali, ale oczywiście Recovery Key w jednym i w drugim przypadku jest w tym samym miejscu. Czy ja znajdę coś cienkiego, żeby tutaj się władować? Miałem już specjalny szpikulec, który sobie zawsze przygotowałem. Mam nadzieję, że pęsetka ruszyła. Idzie. Jak i również, o dobra, spokojnie. Druga sztuka. Przynajmniej mamy dwa uruchomione. System recovery uruchamiamy. One prawdopodobnie są wyposażone w dyski SSD. System recovery. No i zobaczymy, co się będzie działo. Czy będą jakieś dla nas atrakcje, czy będą jakieś rzeczy, które są dla nas nieznane. Normalnie recovery się uruchamia. Ma być pełny obraz odtworzony. Rozwiąż problemy. Więc rozwiążmy. Resetuj do stanu początkowego. Rozwiąż problemy. Resetuj do stanu początkowego. Zachowaj, usuń wszystko. Resetuj, usuń wszystko, przygotowywanie. I tutaj często w Windowsach pojawiają się jakiekolwiek błędy. Całkowicie wyczyść dysk, usuń tylko moje pliki, zrób to, będzie to szybciej. Usuń tylko moje pliki i zobaczymy, czy nie będzie żadnych problemów z, no właśnie z tu w tym momencie, gdzie widzicie, czyli od samego początku zresetuj, zobaczymy, czy tu czy nie wywali jakiegoś błędu, czy wszystko będzie po tak samo. No to zaczynamy. Resetuj. Są dwa takie same sprzęty. Resetowanie 1%, 1%, obydwa tak samo wyposażone. 8, 10, nie wiem, możliwe. Poczekam już, żeby Wam to pokazać. Ściągnę kamerę. To jednak wygląda w ten sposób. Mamy tutaj stan, czyli około 9%, ale cała ta procedura będzie teraz sobie szła do końca. Gdyby to bardzo fajnie się zbierało, pozostawiłbym nagrywanie. Ewentualnie przyspieszymy Wam to, idzie około 12-13, obydwa sprzęty idą w tym samym tempie. Jeden Lenovo i drugi. Będzie to dość ciekawe. Tak samo wyposażone trzy. Czy nie będzie żadnych opóźnień? Dobra, 19 i 19. Czy ten postęp będzie identyczny w obydwu tych przypadkach? Przez tej perspektywy będziecie dobrze widzieć, ale jest 22% i zobaczymy, jak szybko to resetowanie przejdzie do
do 100% pełności, czyli do całości. Słyszę, że nabiera temperatury, czyli obciążenie jest, czyli no prace, sprzęty wykonują. To zostawmy do 100%. Mamy na razie 5 minut od początku tego filmu. Zobaczymy, jaki będzie efekt końcowy, czy jak szybko pójdzie do pierwszej tej konfiguracji. Wtedy będziemy mieli obraz, jak czy obydwa te komputery działają no tak samo, aby startowały w jednym momencie identycznie, także już nie będę przerywał. Niech się nagrywa, a jak będzie się nagrywać, to krótko mówiąc przyspieszymy, jeżeli ten proces będzie bardzo, bardzo długo trwał. Na razie to idzie to nam to dość stabilnie. Jedna zasadność, tutaj mamy 36%, na lewym laptopie mamy 39%. Wahania mniej więcej podobne, teraz wskoczyły obydwa na 39%. 40 z lewej strony, a dokładnie 39, 41, 40. Czyli jeden, można powiedzieć, jest jakiś bardziej żywszy, chociaż w tym samym momencie wystartowały, ale tutaj już w tym momencie ja się czepiam. To mogło być milisekundy, które wystartowało i proces cały się zaczął. Dobra, myślę, że do 100% jeszcze chwilę zajmie, to żeby nie marnować czasu na trzymanie tylko i wyłącznie kamery. Ja spróbuję, słuchajcie, założę w tym momencie kamerę jeszcze raz na głowę. Będziemy się przyglądać, jak to wezmę sobie drukarkę HP z... Już nie będę przerywał. Drukarkę HP, która już jest kilka dni u mnie. Jest to drukarka laserowa 402, o ile dobrze kojarzę. Ona generuje jakiś dziwny błąd. Bliżej mnie znany i spróbujemy zobaczyć dokładnie, co to będzie za kod błędu. 43% w obydwu przypadkach. Ta drukarka byłaby już gotowa, tylko bym musiał ją na chwilę odłączyć. Odstawić herbatę, a tu już widzę, że miejsca powoli brak. Zatrzymały się obydwa laptopy na gdzieś w granicach 40 kilku procent. Potrzebowałbym kabel, może zostawmy na razie tą drukarkę tam. O, jak zawsze kabla szukam, tego nie ma, jest tutaj. Tylko w celu sprawdzenia chciałem tą drukarkę zobaczyć i zdefiniować, bo może wy będziecie mieć jakikolwiek informacje, czy coś takiego wam się wydarzyło. Wydruki nie są z tej drukarki. Położyłem tylko i wyłącznie wydruki z innego komputera, z innej drukarki. Jakiś błąd generuje, ciężko mi powiedzieć. A, AFG mod. No tego jeszcze nie widziałem, słuchajcie. Czy może być to wina materiałów, w co wątpię. Nawet nie reaguje na przycisk power. Widzę, że tutaj będzie jakiś większy problem. Wyłączenie teraz
Teraz jeszcze raz uruchomię bez tonera, zobaczymy bez kasety, czy ten sprzęt będzie stawiał. To jest CF259XM, ale chyba ten CF259XM, o ile dobrze kojarzę, to on ostatnio dopiero wyszedł z układem zliczającym. Tak mi się wydaje. Bo one były na ogół bez układu zliczającego, trzeba było je poprzekładać. Nie, niestety, cały czas pokazuje AFG mod. No nie spotkałem się z czymś takim, bardzo ciekawe, będę musiał ten temat rozkminić w najbliższym czasie i zobaczyć, co to może być za powód, czy to będzie spowodowane ewentualnie awarią pieca, fuzera. Drukarka nie jest zbyt mocno użytkowana, nie była, z tego co widać w środku, rolki czy cokolwiek, ona nie jest tak zbytnio nawet w środku zapylona. Także no, szczerze mówiąc, nie czujecie tego, ale w środku czuć po prostu tak jak nową drukarkę laserową otwierasz, czyli taki specyficzny zapach smaru tego, który jest na rolkach, jest na przekładniach. No i tutaj jest sprawa dość interesująca. Nie ukrywam, że lubię takie wyzwania. Zwłaszcza w nowych urządzeniach. W starych można rokować różnie. 54%, moi drodzy. Widzę, że ta instalacja potrwa dość długo, czyli ja się w tym momencie rozłączę, zobaczymy do 100% i znam wam rację, ile to jeszcze potrwało. 53%. Na początku szedł bardzo elastycznie, tu mamy 60%, tu mamy 53%, no i zobaczymy, który pierwszy wystartuje. Przed 100% ponownie uruchomię nagrywanie i zobaczymy, jaki będzie efekt, który wyprzedził, który był szybszy prawdopodobnie ten, bo to prawie 10% szybkość większa. Także za chwilę przed 100% podobnie się widzimy. No, moi drodzy, praktycznie rzecz biorąc, obydwa szły w łeb, jeżeli chodzi o laptop. Nie było żadnego problemu, a w tym czasie zająłem się właśnie tym HP-kiem, z tym MFG mod. Trzeba wejść w tryb serwisowy, ale teraz jestem rozkojarzony między dwoma komputerami. Tutaj mamy 66 i 67%, mniej więcej jedną w tym samym czasie. Nie ma jakichś większych spowolnień. Dwa resety były jak na chwilę obecną. I myślałem, że ten z lewej strony wyprzedzi, natomiast tutaj nie ma jakichś większych zmian, jeżeli chodzi właśnie o szybkość. Instalowania tego całego recovery, ale bardzo nurtuje mnie właśnie ten HP404. Znalazłem, nie ukrywam, na YouTubie film. Jest, nie kojarzę języka, ale generalnie w większości przypadków w każdym urządzeniu HP wejście w tryby serwisowe zawsze są mniej więcej takie same, tak samo jak zauważyliście w tym urządzeniu, czyli wejście w tryb serwisowy mamy teraz już. Jesteśmy w trybie serwisowym, nawet w zwykłej drukarce atramentowej. Tak samo muszę spróbować, czy nie ma czegokolwiek tego wejścia w tryb serwisowy, bo film jest dla mnie mało jasny i tam jest ta kombinacja klawiszy zrobiona, ale bardzo mnie to interesuje, ciekawe, czy to rozgryzę. Natomiast widzę, że nawet w urządzeniach dużych HP-kowskich jest ta sama sytuacja, czyli wejścia w tryby serwisowe są niemalże kombinacje te same, czyli cała konfiguracja, zauważcie, obydwóch tych laptopów stricte idzie niemalże identycznie, nie ma tu żadnych, ja na razie nie będę, nie ma tu żadnych różnic czasu, klikając idzie on tak samo, kontynuuje z ograniczoną konfiguracją, teraz nie ma czasu na to, później sobie to wszyscy pokonfigurują. Natomiast chciałem zobaczyć, czy do samego pulpitu ten czas Lenovo, nie, niech sobie nazwą to inaczej, Lenovo, tutaj też niech będzie nazwa, później to informatyk im tam ogarnie, żadnych haseł zamierzać nie zamierzam zakładać. Dobra, mówię, tą konfigurację to sobie później już samodzielnie wszyscy poustawiają, niech to idzie z domysłu, akceptujemy, a cała otoczka i konfiguracja już zostanie po stronie, krótko mówiąc, użytkownika. Dobra, niech to będzie jako podstawowe. I teraz zróbmy
akceptuje. Niech nie grzebią. No, działa na dwie ręce i jest mi trochę trudno się tak rozwoić. Dobra, tak, chroń swoje urządzenie. Witaj. No i chyba by było to na tyle przygotowane. Przygotowujemy składniki. Może to potrwać kilka minut. Myślę, że nie będzie to trwało kilka minut. Zaraz powinien nam pulpit skoczyć. No i będzie cały sprzęt gotowy. Cała konfiguracja potrwała może z 15 minut maksymalnie od włączenia przycisku Recovery Key, od zarania dziejów. Można powiedzieć w ten sposób, że Lenovo ma w tym samym miejscu wywoływać tą ukrytą partycję, można w jeden sposób. Natomiast obydwa te komputery niezbyt stare przeszły tą konfigurację dobrze. Teraz kwestia tylko i wyłącznie ustawień i konfiguracji pod swoje i personalizacji pod swoje potrzeby. Moi drodzy, Lenovo dokładnie, który to jest model, bo już cały czas zapominam, jest to Lenovo V15, tak go nazwali, i ADA jest dopisek przy tym, obydwa oparte na Windowsach 10, dyskach SSD na rdzenie trójce. Tak to wygląda ta konfiguracja do pulpitu. Potrwa może za jakąś jeszcze minutę i może i nawet nie, pozostajmy już do końca, niech ten pulpit wyskoczy. Wszystko na ten temat. Mam nadzieję, że jeżeli macie tego typu sprzęt, będziecie mogli odnaleźć tą treść, jak V15 Lenovo. Można odrestaurować, zrobić ustawienia fabryczne. Kwestia już później waszych personalizacji ustawień. Dziękuję za atencję, a ja uciekam właśnie do MFG i do tego jakiegoś chyba, nie wiem co to był za język, uwierzcie mi, no ciężko było mi to zrozumieć, ale nie było też tak nagrane, żeby mieć jaka kombinacja klawiszy, żeby wejść w tryb serwisowy właśnie tego urządzenia laserowego. Kończę na dzisiaj grupa printowcy, zapraszam was tam serdecznie, tam zadawajcie pytania, bo ja osobiście już mam tak dużo pracy, że ciężko mi po prostu na nie odpowiadać. Dziękuję za atencję, podeślijcie treść dalej, dzisiejsza treść 8.28 uważam za zakończoną, zabieram się do pracy, bo dzisiaj też jest jeden wyjazd do klienta. Dziękuję za atencję. Do jutra. Jutro dziennik sprzedawca Allegro, a na sobotę postaram się vlog serwisowy z Koniki Minolty zrobić. Będziemy demontować ręczny podajnik. Ale czy mi starczy czasu? Nie wiem. Mam nadzieję, że tak. Dziękuję. Cześć.